Na drodze w jednej z miejscowości na terenie powiatu głogowskiego policjanci zatrzymali dwoje nietrzeźwych kierowców. 39-letniego mężczyznę i 26-letnią kobietę, jego konkubinę. Do tego zatrzymania doszło po tym, jak kierowany przez 39-latka samochód Opel Vectra wypadł z drogi i uderzył w stojący na poboczu inny samochód, Opel Tigra. To wszystko działo się pod domem właściciela Tigry. On wybiegł z tego domu, praktycznie natychmiast zatrzymał tego kierowcę, wyczuł od niego alkohol. Właściciel uszkodzonego auta zatrzymał sprawcę kolizji. W tym czasie kobieta wsiadła do auta i odjechała. Już po chwili zatrzymał ją policyjny patrol. W samochodzie było pięcioletnie dziecko i jej syn. Był przewożony bez fotelika, bez pasów zabezpieczających. Uczestniczył w tej kolizji, odniósł tam drobne obrażenia. One na szczęście zakończyły się dla niego naprawdę niewinnie. Jak się okazało, kobieta była nietrzeźwa, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie, ale nie miała prawa jazdy. Badanie u jej partnera wykazało prawie 3 promile alkoholu. Obojgu przedstawiono zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym, grozi im do 2 lat więzienia. Kobieta może również usłyszeć zarzut narażenia dziecka na utratę życia lub niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Dziecko zostało w szpitalu na obserwacji.